No dobrze, wybiła godzina 16. Zaczynamy kolejną prezentację pod tytułem Modelowanie bezpośrednie w praktyce. Możliwości Autodesk Inventor 2015 w zakresie modelowania powierzchniowego. Tak naprawdę to temat, który troszeczkę już dotykałem we wcześniejszych prezentacjach, ale jest on dość istotny. Dość istotną cechą nowej wersji Inventora, więc chciałem się trochę bardziej na nim skoncentrować i tutaj może troszeczkę więcej rzeczy powiedzieć. Tak naprawdę zależy mi na tym, żeby opowiedzieć o technologii Direct Modeling, czyli bezpośredniego modelowania na modelu, na bryle, niezależnie od tego, czy jest ona zamodelowana w Inventorze, czy jest zamodelowana w innym produkcie, czy jest zamodelowana w AutoCADzie 3D i jest zaciągnięta do Inventora. Mamy możliwości edycji bezpośredniej, bezpośrednio geometrii. I chciałbym również jeszcze powiedzieć kilka słów o modelowaniu powierzchniowym, czyli o tym swobodnym modelowaniu, który jest integralną częścią teraz w wersji 2015 Inventora. Na początek króciutka prezentacja, dosłownie spinająca funkcjonalność tego modelowania swobodnego. Wybaczcie mi, że być może proszę napiszcie jeszcze w okienku questions, czy na pewno wszystko jest ok, czy wszyscy mnie słyszą? Wolę zawsze się upewnić. Chociaż jedna osoba. Ok, dobra, dziękuję bardzo, Panie Bożeju. No więc wracając. Kilka slajdów, postaram się zrobić to błyskawicznie, dotyczących właśnie swobodnego modelowania w inwentorze. Główne menu, prostopadłościan, walec, kula torus, kula kwadratowa. Bo zacząć musimy z jakiejś konkretnej geometrii. Niestety nie ma jeszcze opcji edycji takiej swobodnej modelu jakiegokolwiek, który po prostu będziemy mieli. Natomiast przypuszczam, że jest to kwestia dopracowania jakichś szczegółów. Natomiast oczywiście możemy zacząć modelowanie z takiej geometrii już wyjściowej. No i kilka właśnie jeszcze tutaj informacji dotyczących samego tworzenia takich prostych elementów. W każdym z nich no jest to modelowanie powierzchniowe. Właśnie, ja mówię powierzchniowe, ale de facto powstanie bryła, więc no jesteśmy gdzieś pomiędzy tak naprawdę modelowaniem bryłowym, a powierzchniowym. No więc tutaj mamy możliwość, tworząc taki element, w tym przypadku prostopadłościan, możemy deklarować oczywiście jego rozmiary, czy ma być symetryczny w długości, czy w szerokości, czy w wysokości i z ilu ma być utworzonych segmentów. To bardzo ważne, no bo w zależności od tego, ile będzie segmentów, taką możliwość edycji elementów będziemy mieli. No więc możemy zacząć z prostopadłościanu, możemy zacząć z walca po prostu. Tutaj również określamy wymiary i ilość podziałów, czyli ilość krawędzi wierzchołków, które będzie w tej geometrii. Sfera, po prostu kula, tutaj również deklarujemy jej wielkość i ilość podziałów. Torus, czyli obręcz po prostu, tak samo. Pamiętajcie o tym, że gęstość tej siatki również można określać, to jest bardzo, bardzo istotne. No też już nawet jeżeli nie chodzi o edycję, a też jakość wyświetlania naszej geometrii też jest istotna właśnie przez podziały tej geometrii. Mamy kulę kwadrantową, czyli troszeczkę inna jest topologia siatki tutaj niż w kuli. Edytuj kształt, no bo zaczynamy od geometrii, którą widzieliście przed chwilą, ale potem mamy całą listę narzędzi do edycji kształtu.
Jest narzędzie ogólne edytuj kształt, o którym za chwileczkę powiem, ale mamy tutaj, tak jak widzicie po prawej stronie, wstaw krawędź, czyli mogę, jeżeli już podzieliłem nawet nasz element podczas tworzenia, a jednak okazuje się, że gdzieś potrzebuję jeszcze dodatkową krawędź, jestem w stanie ją wstawić. Podziel składowe, czyli jestem w stanie jeden z poligonów podzielić na jeszcze mniejszą siatkę. Nie muszę całego elementu dzielić, tylko po to, żeby jeden poligon zagęścić, powiedzmy. Pomost, czyli po prostu połączenie dwóch osobnych elementów. Dzisiaj będę jeszcze to za chwileczkę pokazywał. Dopasuj krawędź, bo możemy dopasować ją do konkretnego szkicu. Symetria i wyczyszczenie symetrii, czyli zadeklarowanie, że względem jakiejś płaszczyzny ma być geometria ma być modyfikowana symetrycznie, no i usuwanie geometrii na takiej na takim modelu. No i tutaj, no właśnie, edytuj kształt, czyli ta pierwsza funkcja, to bardzo ważne. Sposoby zaznaczania, czyli tak naprawdę subobiekty, jakie znajdują się na tej geometrii, czyli wierzchołki, krawędzie, poligony, obwiednie, tak jak tutaj widzimy, zaznaczenie wierzchołków, krawędzi, poligonów, zaznaczenie wszystkiego, no, selection body, wybaczcie mi, że nie wszystko jest jeszcze przetłumaczone, czyli zaznaczenie całego elementu, bo przecież takich elementów może być kilka w naszym modelu, w naszej części. Wyciągnięcie proste, no właśnie, różnica, przesunięcie poligonu, widzimy po lewej stronie i po prawej stronie ten sam poligon, ale wyciągnięty na zadeklarowaną wartość. To taka jest różnica między tymi dwoma operacjami. Modyfikacja, czyli mamy gizmo, które pozwala nam przesuwać, skalować i obracać zaznaczoną geometrię. Zaznaczenie, czyli po prostu przesunięcia, tylko przesunięcia w osiach. Obroty w osiach. Tylko skalowanie osobno, układ odniesienia ustawiony względem prostopadle do kamery, tak? Prostopadle do kamery, względem normalnej do kamery. No i lokalnie oczywiście, czyli względem poligonu, który zaznaczyliśmy. Pętla, o tym już też dzisiaj wspominałem, że można zaznaczać pętle krawędzi, to bardzo się przydaje. I lokalizacja układów współrzędnych, możemy przepinać sobie układ współrzędnych tam, gdzie jest nam potrzebny. Wyświetlanie, no domyślnie geometria wyświetlana jest w ten sposób, czyli jest cała zaokrąglona, natomiast można wyświetlanie zrobić na ostro, czyli wszystkie krawędzie będą proste. No i tak jak mówiłem wcześniej, czyli wstawianie krawędzi, no oczywiście może być symetrycznie, może być podział całej siatki, zagęszczenie jej. OK. Mamy tutaj właśnie nasz pomost, czyli po prostu funkcja bridge, łączenie dwóch elementów razem, możemy nawet zadeklarować skręcenie między tymi poligonami, dopasowanie do szkicu, który wcześniej narysowaliśmy. No, dwie krawędzie można oczywiście symetrycznie zaznaczyć, no i kasowanie geometrii. Więc to króciutko takie spięcie razem wszystkich tych funkcji, które są nam dane, które są nam tutaj dane. Przepraszam, tylko się szybciutko cofnę, o właśnie, bo coś mi się tutaj przekręciło. No a zacząć chciałbym od, no skoro mówiliśmy o tym modelowaniu swobodnym, to chciałbym, żebyśmy zaczęli od zamodelowania błotnika na te koła, które tutaj mamy i właściwie po drugiej stronie również, bo jest to lustrzane odbicie, więc jeśli zrobię jedno, będziemy widzieli również po drugiej stronie. Otworzę sobie
ten podzespół w osobnym oknie. Tutaj mam przygotowaną już część, która jest wstawiona na odpowiedniej płaszczyźnie, więc wystarczy, że ją wyedytuję w kontekście tego złożenia. No i po lewej stronie, no jeżeli koniec części przesunę na sam koniec, to zobaczymy efekt, który tak naprawdę chciałbym uzyskać. Chciałbym, żebyśmy zamodelowali sobie teraz właśnie taki błotnik. No ja oczywiście będę chciał zacząć od nowa. Zwróćcie uwagę tutaj na tak naprawdę dość ciekawy kształt. Tutaj jeszcze troszeczkę odchyliłem, więc tak naprawdę można, no, chciałbym właśnie Wam pokazać, w jaki sposób można uzyskać taki kształt. No więc zaczynam od walca. Program zapyta mnie, na której płaszczyźnie ma zacząć ten walc. Przepraszam, jeszcze tylko cofnę na sekundkę. Nie włączyłem widoczności. Nie włączyłem. Dobrze. O tak, potrzebuję te szkice. No więc walec. No i właśnie, chciałbym, żeby walec powstał na tej płaszczyźnie, czyli w symetrii tak naprawdę naszych kół. A w którym miejscu? Tutaj mam centrum naszego koła zaznaczone. Wstawmy sobie na razie, walec jest taki malutki, ale oczywiście jego wymiary wpisuję wcześniej. Już sobie pomierzyłem, jakie wielkości mniej więcej powinny być. 380 na 320, ale zwróćcie uwagę, ten walec, wyciągnięcie jego jest tylko w jedną stronę, natomiast kierunek mogę zadeklarować symetryczny. Symetrycznie, no i tutaj powierzchni podziału będzie więcej, wstawię ich, o przepraszam, tutaj będą oczywiście dwie, natomiast tutaj u góry będzie ich 8. Za chwileczkę zobaczycie dlaczego. Zależy mi na tych właśnie krawędziach, które powstały. Dobrze, to jest pierwszy walec. Niech program go wygeneruje. Chcemy wstawić jeszcze jeden, więc znowu zadeklaruję tą płaszczyznę szkicu i w tym miejscu ma się zacząć. Wymiary te same, czyli 380 na 320. Symetrycznie i powierzchni ma być tutaj 8, więc dwa takie same. Celowo zrobiłem 8 powierzchni, dlatego, bo wiem, że za chwilę będę chciał połączyć te poligony, które są w tym miejscu, więc zależało mi na tym, żeby miał łatwość w złapaniu ich. Klikam OK. Klikam OK. Geometria jest wygenerowana. No i właśnie teraz wybiorę edytuj kształt, pomost. Pierwszy zbiór wskazań na pierwszym elemencie i druga strona na drugim elemencie. Raz. Jest włączony podgląd. Ja myślę, że na tą chwilę go wyłączę. Na chwilę zaznaczania poligonów i teraz włączę podgląd. Niech on sobie wygeneruje. Ja sprawdzę, czy na pewno to jest to, o co mi chodzi. O, zobaczcie, mamy tutaj połączenie tych dwóch takich obiektów. Oczywiście jestem w stanie zadeklarować kąt skrętu. W tym przypadku to nie ma żadnego sensu, więc nie będę tego robił, ale tutaj na przykład jestem w stanie zadeklarować, że powierzchni ma być tych łączących więcej, więc poligonów w środku w naszym łączeniu będzie więcej. Ja też chciałbym tylko dwa, więc zostawię tak, jak było wcześniej. No dobrze, więc takie połączenie, zobaczcie, niech się utworzy. Teraz mówiłem o tym narzędziu edytuj kształt. Jest cała lista tych narzędzi, natomiast w edycji kształtu mamy możliwość, no i to jest bardzo ważne, czyli właśnie edycja jakiej geometrii. Możemy zaznaczać wierzchołki, możemy zaznaczać krawędź. Jeżeli zaznaczę tę krawędź, to zobaczcie, mamy tutaj przekształcenie, czyli właśnie wszystko. Ja chyba najbardziej lubię tą opcję wszystko, czyli tak naprawdę w tym uchwycie jestem w stanie i przesunąć, i zeskalować, i obrócić. Natomiast można wyselekcjonować, że chcę tylko obracać, albo tylko skalować, albo tylko przesuwać.
No powiedzmy, że ja bym chciał tę krawędź i z kontrolem jeszcze jedną na dole, po prostu przesunąć odrobinę, wysunąć ją na zewnątrz, żeby ten kształt był ciekawszy odrobinę. Zwróćcie też Państwo uwagę, że tutaj w samym narzędziu mamy możliwość cofnięcia tej operacji, więc jeżeli okazało się, że to jednak miała być ta krawędź i ta krawędź, no to mogę po prostu cofnąć, nie muszę wyłączać narzędzia, tylko łapię inną geometrię i wyciągam tą prawidłową. Dobrze, klikam po prostu OK, no i mamy tutaj już takie uwypuklenie. Wstawię jeszcze prostopadłościan, F5 to ostatni widok, więc użyję go, żeby wstawić sobie prostopadłościan gdzieś w tym miejscu. Też chciałbym, żeby on był symetrycznie. No tutaj powiedzmy, że wymiary w tym przypadku nie mają aż tak wielkiego znaczenia, ale chciałbym na pewno, żeby był szerszy, żeby był wyższy. O, na przykład coś takiego i po prostu OK. Niech program wstawi taką geometrię. No dobrze. No więc, jeżeli chodzi o swobodne modelowanie, to powiedzmy, że to jest to, co chciałem tutaj pokazać, ale pamiętajcie, że jest tutaj możliwość, no właśnie, chociażby to, o czym mówiłem podczas prezentacji, że podziel składowe, czyli na przykład ten poligon chcielibyśmy podzielić na więcej poligonów, jesteśmy w stanie to tutaj zrobić. No, tutaj już komputer potrzebuje więcej pamięci. Dajmy mu chwilę, on musi przejrzeć sobie tą geometrię. O, po prostu zrobił mi wszystko, zaznaczyłem przed przypadek wszystko, dlatego tak długo liczył. Cofnę tą operację, bo to nie jest mi zupełnie do niczego potrzebne w tym przypadku. Natomiast no, oczywiście jest możliwość dzielenia na składowe zaznaczonych poligonów. Wstawianie krawędzi, jeżeli kliknę tę krawędź, wstawi się krawędź w tym miejscu, może się wstawić symetrycznie, tak jak mówiłem, bo na przykład potrzebujemy złapać te krawędzie i wyciągnąć je troszeczkę do góry. OK, zobaczcie, wstawiły się kolejne. Element nie jest symetryczny, więc z drugiej strony tego nie ma. Tu, w tym przypadku, jestem w stanie złapać sobie tę krawędź i z kontrolem tę, na przykład podnieść je troszeczkę do góry. No dobrze, powiedzmy, że zostawię taką modyfikację, jeszcze swoją tutaj wprowadzę. Jest oczywiście możliwość łapania również wierzchołków, więc jeżeli złapię ten wierzchołek i ten wierzchołek, jestem w stanie zadeklarować, że one mają być jednak troszeczkę bardziej wysunięte na zewnątrz. I gotowe. No, kwestia wyświetlania, o tym też mówiłem, może być gładkie, takie powinno być tak naprawdę, a tutaj mamy jeszcze możliwości spojrzenia na uproszczoną geometrię. No dobrze, powiedzmy, że zakończyłem modelowanie swobodne, no zobaczmy, co można zrobić z tym dalej. Zakończ kształt swobodny, po prawej stronie klikam, uzyskujemy taką geometrię, co mogę teraz zrobić? Tak naprawdę chciałbym podzielić to i odjąć spód, więc wybiorę w polu zmień narzędzie podziel i zdeklaruję, że jedną z połówek będę chciał odciąć. Tutaj jest linia podziału. Program na czerwono pokazuje, którą część usunie. Oczywiście kierunek można odwrócić. Klikamy OK. Zobaczcie, spodu już nie ma i pojawiła się nasza jeszcze dodatkowa geometria. Dobrze, no ale to ma być element cienkościenny, więc wybiorę narzędzie skorupa i tę ściankę po prostu
zaznaczę do usunięcia, reszta będzie o grubości 3 mm. No dobrze, no więc zobaczcie, mamy coś takiego, ale no przecież pokazywałem Wam, że tutaj tak naprawdę chciałbym mieć dostęp do śrub chociażby, więc potrzebuję zrobić jeszcze jedno wyciągnięcie. Wyciągnięcie proste, profil był jeden, tu wcześniej był przygotowany szkic, spójrzcie, tak on wyglądał. No, muszę po prostu zadeklarować, że to jest wycięcie, ale w drugą stronę, tak, więc o, zobaczcie, tak będzie wyglądać projekt mojego elementu. O właśnie, no i teraz tak naprawdę i to jest bryła, więc jestem w stanie zrobić z tego dokumentację płaską. No jeżeli chodzi o wymiarowanie, to wiadomo, że to by było dość trudne, natomiast ten element można przecież wykonać zupełnie inaczej, nie mechanicznie. No dobrze, więc jeżeli chodzi o modelowanie swobodne, to tak naprawdę no, tutaj też jakby istotną rolę odgrywa wyobraźnia projektanta, designera. Ja miałem pomysł na coś takiego, natomiast oczywiście te narzędzia myślę, że w rękach kogoś, kto ma naprawdę pomysł na zamodelowanie czegoś, mogą być zdecydowanie bardziej, ich moc może być po prostu większa. No dobrze, wróćmy jeszcze, bo oprócz modelowania swobodnego miałem mówić o modelowaniu bezpośrednim, czyli direct modeling. No mamy tutaj przed sobą taki, o dobrze, tutaj jeszcze pokażmy w pełnej okazałości naszą przyczepkę. Tak wygląda coś, co przed chwileczką zamodelowałem. No ale wróćmy do najpierw takiego prostego elementu, prostej, zwykłej części. Ona akurat jest zamodelowana w Inventorze, ale to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli wybiorę teraz modelowanie bezpośrednie, chciałem Wam pokazać, bo te narzędzia przewijają się przez właściwie wszystkie nasze prezentacje dotyczące Inventora. No, są one nowe, więc jakby czujemy się zobowiązani, żeby je pokazywać, ale tak naprawdę mają one tyle funkcji, że za każdym razem okazuje się, że mogę pokazać coś, czego nie pokazywałem jeszcze wcześniej. Powiedzmy, że chcę przesunąć te ścianki, ale bardzo fajną opcją tutaj, no oczywiście przesunięcie wybieram, w zależności od tego, jaki wybiorę rodzaj operacji, takie opcje pod spodem się pojawią. Natomiast tutaj mogę wybrać zmierz od i na przykład zadeklarować, że przesunięcie tych ścianek będzie mierzone od wierzchołka albo od płaszczyzny, którą zaznaczę. Więc zobaczcie, do tego miejsca jest 45, a powiedzmy, że ja bym chciał 62. Więc od tego punktu będzie odsunięte o zadeklarowaną wartość. 62, może niefortunnie, dobrze miało być 58, więc troszeczkę zmieńmy tutaj operację. Jeszcze za dużo, niech będzie 50 po prostu. Więc o konkretną wartość można od konkretnie wskazanej geometrii można przesunąć taką geometrię. Przesuwanie jest dość proste. Tu oczywiście widzimy od razu ikonę, która mówi nam o tym przesunięciu. Możemy również na przykład w tym przypadku wybrać sobie zmianę rozmiaru, czyli mógłbym zaznaczyć to zaokrąglenie, zobacz po prostu za brązową strzałkę i zadeklarować, że ono ma być zdecydowanie wyżej. Moglibyśmy również, no tutaj jeżeli chodzi o zmianę rozmiaru, to na dole chyba najłatwiej pokazać, że tą ściankę na przykład można by zdecydowanie zmniejszyć, a zadeklarowaną wartość również precyzyjnie można byłoby to zrobić. Można by również wyedytować i na przykład zadeklarować, że to ma być parametryczny element, więc albo tu będzie promień wpisywany, albo średnica, wtedy konkretna wartość. Pamiętacie, pokazywałem tu już wcześniej, że ten parametr pojawia się w tabeli parametrów i to może być część,
która ma swoje parametry, nawet jeżeli jest to SAT albo STEP. Jutro o godzinie 10 będzie prowadził prezentację pan Włodzimierz Dżygadło, który też poruszy ten temat. Poruszy temat, którego mi nie udało się dzisiaj skończyć, a on go jeszcze bardziej rozszerzy. Myślę o tym uchwycie, który dzisiaj rano próbowałem jeszcze. Czas się po prostu kończył. Nie zdążyłem, ale Włodzimierz obiecał, że ten temat dociągnie do końca. Tam również będzie parametryczne modelowanie na podstawie geometrii autokadowej, ale również spublikowanie do Content Center i z tworzeniem części parametrycznej. Właśnie takiej, która parametrów przecież wcale nie musi mieć. No dobrze, więc jeżeli chodzi o ten model, to wszystko, ale wrócę jeszcze tutaj do tego kładu i chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilkę otworzyli sobie zawieszenie. Na razie nie uaktualniaj. O właśnie, i chciałbym teraz, żebyśmy się skoncentrowali na silniku. No i tutaj mamy kilka ciekawych elementów, które możemy sobie jeszcze w ten sposób przemodelować. Więc powiedzmy, wybierzmy tłumik. Tłumik, podzespół tłumika. No może zacznę od czegoś, na co ja tak naprawdę czekałem. Jeżeli chodzi o konstrukcje blachowe i modelowanie bezpośrednie. Otworzę tą konstrukcję blachową w osobnym oknie. No i właśnie powiedzmy, że tutaj, no bo mamy oczywiście kołnierz z profilu, więc to jest operacja, która de facto jest oparta o konkretny szkic, więc tutaj te kąty wszystkie można podawać i można precyzyjnie je zmienić. Natomiast jeśli taką blachę dostaniemy w stepie na przykład, a trzeba zmienić kąt kołnierza, to zobaczcie, jak to można zrobić. Wybiorę w zakładce model 3D bezpośrednie modelowanie i od razu wybiorę obróć. Obróć. Najpierw program pyta o powierzchnię. Zaznaczę tę powierzchnię. No, przepraszam, powinienem zaznaczyć w odwrotnym kierunku. Zaznaczę tę powierzchnię i zmienię układ odniesienia tak, żebyśmy mogli w osi tutaj tego zaokrąglenia, czyli po prostu gięcia, tą modyfikację wprowadzać. I to uważam jest naprawdę bardzo fajna funkcja, bo zobaczcie, teraz łapiąc po prostu za ten uchwyt, jestem w stanie deklarować zagięcie tej blachy, co uważam jest naprawdę super, bo wcześniej byłby z tym duży, duży problem, jeśli byłby to step albo SAT, który nie ma własnej historii. Musiałbym prawdopodobnie uciąć ten kołnierz i wstawić inny, tak pewnie byłoby najszybciej. No, ja aż tak mocno nie chcę tego zmieniać, chciałem tylko o 5 stopni powiedzmy i po prostu deklaruję OK. Mogę wyłączyć to narzędzie, mogę zamknąć tą część. Nie chcę zapisywać, bo ona jest otwarta w tym zespole. No i mamy tutaj jeszcze, o, na przykład, zaimportowaliśmy właśnie taki tłumik, ale okazuje się, że jednak mocowanie powinno być troszeczkę inne. No więc znowu tu muszę wybrać priorytet komponentu i otworzę sobie ten element w osobnym oknie. No i tutaj, no właśnie, zobaczcie, moglibyśmy znowu wybrać bezpośrednie modelowanie. Klikam sobie tę krawędź i tę krawędź, bo na przykład chciałbym przesunąć. Właściwie krawędzie to nie był dobry pomysł. Powinienem zaznaczyć to znowu w ten sposób, czyli po prostu całe kołnierze. Jestem w stanie, zobaczcie, po prostu je przesunąć o zadeklarowaną wartość. Jestem w stanie również w tym miejscu zadeklarować, że przyciągnij
do na przykład, czyli do konkretnej płaszczyzny, bo chcemy z czymś po prostu wyrównać, więc jesteśmy w stanie do konkretnej płaszczyzny to przesunąć. No, tutaj powiedzmy, że ta operacja mi pasuje i jest w porządku. Znowu, kwestia zaznaczenia. W tym przypadku chciałbym zaznaczyć sobie tę geometrię i zadeklarować, że ma być ona obrócona, bo okazało się jednak, że otwory nam po prostu nie pasują i no musimy o konkretny kąt obrócić, więc jestem w stanie coś takiego również tutaj, taką modyfikację wprowadzić. No ok, jeżeli chodzi o modelowanie bezpośrednie, to zakończę jeszcze jednym tutaj modelikiem, wrócę, pozwolę sobie wrócić do tego złożenia i tutaj mamy jeszcze jeden element w tym miejscu. Na razie nie uaktualniaj zespołu. Dobrze, już widzę, że pojawiło się jakieś pytanie, za chwileczkę będę na nie odpowiadał. No więc mamy jeszcze jeden tutaj element, który chciałbym troszeczkę zmodyfikować. No właściwie narzędzie, jak się jemu troszkę bardziej przyjrzeć i zrobić kilka modyfikacji, tak naprawdę jest bardzo proste i szybkie do poznania. No zobaczcie, powiedzmy, że ściągnęliśmy ze strony producenta taki element i no, kilka rzeczy nam tutaj nie pasuje. No, bo powiedzmy, chcielibyśmy przesunąć ten rowek, bo powinien być głębiej. Więc zobaczcie, momentalnie, ciach, mogę to zmienić. Mogę tą ściankę, bo wałek okazał się za krótki, mogę go po prostu wydłużyć. Kilka prostych operacji, tu przecież wcale nie muszą być bardziej skomplikowane, chociaż takie też można robić. Natomiast takie elementy bardzo łatwo zmienić. Rozmiar. Okazało się, że otwory nie są dobrej wielkości, więc zaznaczmy, w tym przypadku nie mogę, raz, dwa, trzy i cztery. Rozmiar możemy po prostu, łapiąc za strzałkę, po prostu rozmiar zmniejszyć bądź zwiększyć i znowu precyzyjnie również jesteśmy w stanie wpisywać te wartości. Czy, tak jak mówiłem wcześniej, w przypadku przesunięcia możemy zaznaczyć zadeklarowane o na przykład te dwie płaszczyzny, oba śruby i zadeklarować, że mają być, no właśnie, zmierz od, przypomnę, że mogę mierzyć od wskazanej płaszczyzny, jakie jest odsunięcie, a jakie powinno być, albo powiedzieć, że przyciągnij do, czyli wyrównaj do tej płaszczyzny. Więc te wyciągnięcia od razu będą tutaj, zobaczcie, zrobione do tej konkretnej płaszczyzny. Więc bardzo fajne, bardzo szybkie, proste narzędzie, które, no myślę, akurat modelowanie bezpośrednie to jest bardzo fajna funkcjonalność. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o moją prezentację, to tyle chciałem pokazać. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zobaczyliście jeszcze kilka tutaj ciekawych rzeczy dla siebie. Spróbujcie sami używać tych narzędzi. Myślę, że też Wam się spodoba bardzo. No i zapraszam oczywiście na kolejne prezentacje. Dzisiaj jeszcze Tomasz Gaj o godzinie 18 będzie pokazywał analizy wytrzymałościowe i optymalizacja części z wykorzystaniem Inventora 2015, więc uważam, że też bardzo ciekawy temat. Zachęcam, żeby zostać jeszcze do 18, a jutro zacznie naszą prezentację Włodzimierz Dżygadło, dyrektor regionalny, który również zajmuje się mechaniką i symulacją i też projektowaniem mechanicznym, więc myślę, że jutrzejsza jego prezentacja, która być może będzie zawierała oprócz innych rzeczy też rzeczy, o których mówiłem dzisiaj, ale on uzupełni jeszcze o to, co mi nie udało się powiedzieć. Więc bardzo dziękuję i zapraszam jeszcze na kolejne prezentacje.